Bohema Północy Interpoezja to projekt Stowarzyszenia Scena Babel, który wpisał się w akcję w Armia Rebelia Kultury i który miał miejsce od 5 do 10 października. Dzisiaj podsumowanie. Ciszę rozległych przestrzeni, szerokim nurtem płyną wody podziemnych rzek. Na Warmii dzieje się wiele ciekawych projektów, inicjatyw kulturalnych. To nawet nie my tworzymy te projekty, czy z pieniędzy właśnie samorządu Warmii i Mazur, ale są środowiska artystyczne, które robią bardzo ciekawe rzeczy, które nie tylko zostają w regionie, czy są znane w regionie, ale też poza regionem. Młodzi ludzie, którzy chcą jeszcze inaczej spojrzeć na sztukę, na kulturę i chcemy to pokazywać właśnie pod tym hasłem Rebelia Kultury. Projekt był swoistym eksperymentem, który pojawił się najpierw w postaci pomysłu w mojej głowie, a później próbowaliśmy go zrealizować z żywymi ludźmi i faktycznie w różnych przestrzeniach na Warmii. I 5 października odbyła się premiera. W premierze uczestniczyły bardzo fantastyczne postaci, olsztyńskie postaci albo postaci związane z Warmią. Pracownia Tańca Współczesnego Pryzmat, Biały Teatr z Olsztyna, laureaci rzeźni literackiej Nela Wigil Performance, a i oczywiście Sylwek Łuczak i Ula Milanowska ze swoimi projekcjami multimedialnymi, ze scenografią multimedialną, Click Time ze swoją muzyką, DJ Click Time z Olsztyna. Najważniejsi byli ci nasi poeci. Michał Biedziuk, Krzysztof Kapinos, Monika Błaszczak, Wojtek Borkowski, Hania Brakoniecka, Michalina Janyszek, Marcin Makowski. To ci nasi fantastyczni poeci. Prezentowałem swoje teksty. Nie powiedziałbym, żeby to była poezja. To raczej były takie krótkie myśli. Powiedzmy, że wiersze haiku, chociaż haiku też rządzi się swoimi prawami. Ja to nazywam statusami, tak od statusów z serwisu społecznościowego. I te krótkie teksty czytałem i przybijałem na tablicy z obklejonej gazetami, jak gdyby próbując swoje wersy wkleić w kontekst jakiegoś przekazu, tapety medialnej. Również były wiersze autorstwa naszych dojrzałych z wielkim doświadczeniem poetów, a mianowicie były czytane, śpiewane, krzyczane, szeptane wiersze pani Bożeny Kraczkowskiej, czy Krzysztofa Szatrawskiego, Marka Barańskiego, a pani Alicji Bokowskiej-Salczyńskiej. Także ci nasi poeci dojrzali, można by powiedzieć, byli z nami duchem i oczywiście swoimi wierszami, swoimi frazami.